Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Spotykają się z różnych okazji. 18 stycznia zorganizowali spotkanie opłatkowe. Mowa o Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, który ma swój oddział w Kraśniku. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli starosta kraśnicki Tadeusz Wojtak, prezes Spółdzielni Inwalidów Jedność Tadeusz Członka, zaproszeni goście oraz członkowie związku. Dzisiejsza uroczystość ogromadza ludzi, żołnierzy, kombatantów, którzy w różnych miejscach, w różnych formach walczyli z okupantem podczas II wojny światowej. Jest to okazja do tego, ażeby im o nich pamiętać, żeby im podziękować za to, co czynili, bo narażając swoje zdrowie, swoje życie, walczyli o przyszłość, walczyli o wolną Polskę. Dlatego też kolejne pokolenia muszą o nich pamiętać i muszą też mieć to przekonanie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. I dlatego trzeba uczyć się od tych osób, tak żeby można było kształtować pokój, żeby można było budować kraj, żeby można było budować zarówno tą dużą ojczyznę, jak i również małe ojczyzny. Na spotkaniu obecni byli również goście z Lublina i Zakrzówka. Dzisiejsza uroczystość opłatkowa jest to tradycją naszego związku. Z uwagi na to, że Związek Inwalidów Wojennych jest to najstarsza organizacja wojskowo-kombatancka, która liczy 19 kwietnia 2012 skończy 93 lata. Jesteśmy spadkobiercami kolegów, którzy założyli ten związek. Prowadzimy dalej, dokąd się uda. Myślimy, że doczekamy setki, żeby ten związek miał 100 lat. Życzę z okazji nadchodzącego i obecnego nowego roku dla wszystkich członków zrzeszonych i niezrzeszonych w naszym związku żołnierskie pozdrowienia, życzenia wszystkiego dobrego, dużo, dużo dobrego zdrowia i trzymajcie się, koleżanki i koledzy, abyśmy świętowali stulecie naszego związku. Nie czuję się tu gościem, bo jestem kapelanem Związku Kombatantów Inwalidów Wojennych, ale rzeczywiście przez Kraśnik zostaliśmy zaproszeni razem z naszym oddziałem zakrzowieckim. Jestem tu już drugi raz i bardzo pozytywnie oceniam to spotkanie, bo myślę sobie, że większość tych ludzi, dzisiaj starszych już, walczących o wolność naszej ojczyzny, będących w podeszłym wieku i będących niejednokrotnie samotnymi, po prostu potrzebuje takich spotkań, potrzebuje naszej obecności, potrzebuje obecności państwa też, żeby ten przekaz o tych ludziach, o ich drodze życiowej wędrował także do ludzi młodych, którzy oglądają wasze wiadomości, oglądają waszą telewizję. Myślę sobie, że oni się tu czują jak u siebie i winniśmy ich otaczać taką atmosferą dobra, miłości, pamiętać o nich także i w naszej modlitwie i w kościele. No i po to też między innymi jest im potrzebny kapelan i ja z radością od 2 lat tę funkcję pełnię. Głównym punktem spotkania był moment dzielenia się opłatkiem. Tradycją stało się już, że Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Kraśniku organizuje różnego typu spotkania. Przeważnie to mamy na uwadze te święta państwowe, Dnia Święto Kobiet też, my bardzo to chętnie to też organizujemy razem z tymi naszymi paniami, to są budowy po inwalidach wojennych. Siedziba związku znajduje się w Spółdzielni Jedność, którym prezesem już od 40 lat jest pan Tadeusz Członka. Ja jak zawsze z wielką radością uczestniczę we wszystkich spotkaniach Związku Inwalidów Wojennych, albo jest to organizacja kombatancka zrzeszająca ludzi zasłużonych ze wszystkich opcji. Ja mam drugi dodatkowy, partykularny powód, żeby do tej organizacji zżywić wielki szacunek i wdzięczność, albowiem to Związek Inwalidów Wojennych założył Spółdzielnię Jedność w 1950 roku. Ja w tej spółdzielni już 40 lat pracuję i mam przyjemność kierować jej działalnością. Stąd też w miarę posiadanych możliwości staram się działalność Związku Inwalidów Wojennych wspierać
po pierwsze z racji prowadzonej działalności bardzo społecznie potrzebnej, a po drugie ze zwykłej ludzkiej wdzięczności. Spotkanie noworoczne uświetnił występ kraśnickiego zespołu wokalnego Jubilat.